My nie gryziemy. Ta ogólnopolska akcja dotarła do powiatu rybnickiego. Dzieci z przedszkola w Świerklanach uczyły się, jak bawić się z psem, dlaczego nie wolno patrzeć mu w oczy, jak chronić się przed pogryzieniem. Podczas akcji przekonywano, że psi język da się zrozumieć i że zwierzęta nie gryzą. Ale teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką, a świadczą o tym chociażby statystyki rybnickiej Straży Miejskiej. Mają ogon, cztery łapy i wierząc hasłu ogólnopolskiej kampanii nie gryzą, a przynajmniej nie wtedy, gdy nauczymy się mówić psim językiem, czyli mówiąc w skrócie, poznamy odpowiednie zasady obchodzenia się z czworonogami. Nie należy przed psem uciekać, no bo on ma taki instynkt, który każe gonić osobę, która ucieka. Nie należy odwrócić się do psa tyłem, nie należy patrzeć mu prosto w oczy, trzeba zachować spokój. Edukacyjna akcja My nie gryziemy ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w kontakcie z czworonogami. Dzieci biorą udział w spotkaniach, podczas których dowiadują się, jak należy się zachować, by ochronić się przed groźnym psem. Nie wolno ich ciągnąć za ogon. Nie wolno ich deptać po ogonie. Nie wolno ich tłychać. Nie wolno im robić krzywdy. Nie wolno ich ciągnąć za ogon. Nie wolno ich kopać. Nie wolno im dawać palce do buzi. Nie wolno im dawać złego jedzenia do miski. Nie wolno ich bić. I mimo że już najmłodsi znają podstawowe zasady obchodzenia się z psem, w regionie nie brakuje przypadków pogryzienia. Tego typu zgorszenia zdarzają się. W tym roku mieliśmy do czynienia z 4 pogryzieniami przez psy. Pies to jednak tylko pies, dlatego należy pamiętać o kilku kwestiach. Środki zwykłe dotyczą smyczy. Środki nakazane jest to kaganiec i dotyczy to tylko i wyłącznie wyprowadzania psów raz uznanych powszechnie za agresywne. Za niedostosowanie się do tego obowiązku Straż Miejska może nałożyć mandat w wysokości do 250 zł.